Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym zrobimy sobie już taką jedną z fajniejszych rzeczy, czyli sprawimy, abyśmy mogli odwoływać się do naszych postów, czyli przez jakiś link, i żeby ten link przenosił nas do strony, na której te posty się znajdują. To już można powiedzieć taki trochę poziom zaawansowany, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie zapominajcie o łapce oraz o subskrypcji, a ja zapraszam do oglądania. Pierwsze co musimy zrobić, to zmodyfikować strukturę, jaką mieliśmy po poprzednim odcinku. Przechodzimy do articles. No i tutaj nie będziemy wywoływać tego komponentu article. To znaczy moglibyśmy, ale potrzebujemy komponentu pod template dla naszych artykułów, czyli komponentu, który będzie template'em dla naszych kolejnych stron artykułu. Nie ma sensu, abyśmy tracili czas na robienie takiego komponentu, więc po prostu wykorzystamy ten. Natomiast w tym przypadku będziemy sobie zwracać diva. No i ten div będzie mi pokazywał załóżmy article title, czyli możemy go zawrzeć w tagu h1. Następnie możemy tutaj pokazać article content. W tagu H2. No i najważniejsze, chcemy tutaj jakiś link, który będzie nas przenosił do odpowiedniego slajdu. Czyli dajemy sobie a, następnie w tagu href to się chyba mówi dobrze po angielsku, przekazujemy sobie taki link, pod jakim będziemy generować nasze podstrony. My będziemy je generować za pomocą ID. Moglibyśmy to robić za pomocą slaga, to taka kolejna opcja w dato CMS-ie, którą możemy zrobić. No i oczywiście moglibyśmy tym zrobić, ale ja się uparłem, że nie ma co robić więcej roboty, także zrobimy sobie to za pomocą czegoś, co już jest, czyli ID. Także tutaj odwołujemy się do article, a następnie ID. Następnie w środku możemy napisać zobacz artykuł. Kolejną rzeczą jest stworzenie tak naprawdę najważniejszego pliku, jeżeli chodzi o ten odcinek. Przechodzimy do głównego folderu i tworzymy Gatsby Note. Oczywiście o rozszerzeniu JS. Następnie musimy stworzyć, tak jakby napisać kod, który będzie nam generował nasze podstrony. Robimy to poprzez create pages. Czyli najpierw wywołujemy się do export, następnie create pages. No, i generalnie w naszym przypadku będzie to robione asynchronicznie, czyli tutaj wywołujemy async. Tutaj destrukturyzujemy sobie jedną rzecz, czyli GraphQL. Następnie, oczywiście, wywołujemy funkcję. Tutaj zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy: musimy sobie zdestrukturyzować actions. Kolejną rzeczą jest destrukturyzacja funkcji createPage. I robimy to właśnie z tego actions, także możemy sobie to zrobić poprzez const createPage. Równa się Actions, czyli w tym momencie destrukturyzujemy sobie Create Page z Actions. Kolejnym krokiem jest stworzenie zapytania, które będzie wyjmować nam wszystkie artykuły, czyli dokładnie to zapytanie, które mieliśmy tutaj. Także możemy to skopiować, następnie wklejamy tutaj, ale robimy to trochę w inny sposób. Możemy zmienić nazwę i nadać na przykład ją na Articles. Następnie w środku wywołujemy Await, no i ma, dalej mamy GraphQLa. Natomiast tutaj GraphQL oplatamy w nawiasy i w środku mamy te tyldy. Tutaj natomiast musimy pozbyć się tej nazwy, ponieważ ona tutaj nie będzie potrzebna, także zostawiamy to w ten sposób. Kolejna rzecz, jaką musimy zrobić, to pobrać sobie template, do którego będą wpisywane nasze dane przy tworzeniu artykułów. My, tak jak wcześniej powiedziałem, tego templateu użyjemy jako artykuł. Sorry, namieszałem. W sensie naszym template'em będzie ten artykuł. Także wracamy sobie tutaj, no i przypisujemy go do zmiennej. Niech to się nazywa article template. Tutaj w nowdzie pobieramy nasz tak jakby template, czyli require, następnie resolve, no i w środku podajemy ścieżkę. Kolejnym krokiem jest już wywołanie funkcji Create Page, ale robimy ją iterując po wszystkich artykułach, jakie dostaliśmy. Także odwołujemy się najpierw do Articles, potem do Data, następnie do alt, Data CMS. Co w się sensie, wiecie, możemy to przekopiować, no i potem do Notes. Następnie dajemy for each, ponieważ chcemy przeiterować po każdym elemencie. No i tutaj wywołujemy Create Page. Ona przyjmuje trzy parametry: Path, czyli ścieżka. W naszym przypadku będzie to article.id, komponent czyli jaki komponent będzie renderowany przy generowaniu tych stron, w naszym przypadku jest to artykl template, no i potem kontekst. I w tym miejscu przekazujemy kontekst do naszej każdej podstrony. I my będziemy przekazywać ID. Zaraz oczywiście wytłumaczę Wam dlaczego. Tylko tutaj jest oczywiście artykl ID. I teraz tak, tutaj wyrzuci Wam błąd, ponieważ nie możecie dać tej kropki. Możemy to obejść, zamiast pisać to troszeczkę dłużej, po prostu zdestrukturyzujmy sobie to ID. Robimy to poprzez const, następnie ID, no i z article. I teraz tutaj możemy wkleić ID oraz tutaj. Jeżeli chodzi o ten plik to wszystko, czyli tak jak widzicie, żeby tworzyć wasze podstrony, musicie wykonać tylko tyle kodu. Natomiast teraz, żeby to działało, musimy sobie troszeczkę zmienić plik artykl. Tutaj używamy wszystkie propsy, ponieważ będą one wyglądać troszeczkę inaczej. Pierwszym propsem będzie właśnie page context, czyli ten kontekst, który przekazujemy sobie tutaj. No i z tego kontekstu chcemy zdestrukturyzować ID, ponieważ to ID przekazywaliśmy w tym miejscu. Pamiętajcie cały czas, że to ID to jest ID właśnie tego artykułu. Kolejna rzecz, jaką musimy tak jakby zdestrukturyzować, to jest data. No i to data to są nasze dane do artykułu. Bo w naszym przypadku nazywa się to data CMS artykuł. No i teraz musimy to zaimplementować. Pierwsza rzecz to data CMS article, następnie tutaj będzie artykle image no i fluid. Tutaj mamy dato.cms.title, potem content. Oczywiście tak jak wcześniej było, tutaj jest jedynka, ponieważ pamiętajcie, że te nazwy są z wcześniej przekazywanych propsów. Ten baton możemy usunąć. No i w date mamy dato cms dato.cms.article, następnie creation date. Tak naprawdę tyle. Natomiast muszę Wam tutaj powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. W momencie, kiedy piszecie zapytanie w Gatsby Note, to to zapytanie nie przechwytuje Wam fragmentów. Dlaczego? W sumie sam nie wiem, natomiast domyślam się, że to jest spowodowane tym, że te strony są wcześniej tworzone. Także i tak ta animacja nie zostałaby wykonana. Także w tym miejscu zwracamy po prostu src. Reasumując, mamy sobie stronę articles, gdzie pokazujemy jakieś tam podstawowe dane do artykułów, czyli title, content i id. W takim razie na spokojnie możemy usunąć creation date oraz article image z naszego zapytania. Jak widzicie w tym momencie nie pobieramy zbędnych danych, tylko pobieramy te dane, których potrzebujemy. Przy renderowaniu tych elementów dajemy link, który będzie nas przenosił do odpowiedniej ścieżki, pod którą zostanie wyrenderowany nasz artykuł. Kolejnym krokiem jest zrobienie pliku Gatsby Note i zrobienie całej tej struktury, czyli stworzenie zapytania, które będzie nam pobierać wszystkie dane o naszych artykułach, no i stworzenie stron właśnie do tych artykułów. Tutaj należy zawrzeć takie elementy jak puff, komponent, który będzie nam pokazywał te artykuły, no i przekazać kontekst ID. No i teraz wpisujemy npm run develop. Otwieramy stronę, przechodzimy do localhost, a następnie do articles. No i mamy naszą stronę i tutaj jest link. Klikamy zobacz artykuł i przenosi nas, tak jak widzicie, do strony o odpowiednim ID. I to będzie nasza ścieżka. Wiem, źle to wygląda, dlatego w efekcie końcowym powinniście wyświetlać coś takiego, co nazywa się slack. Możecie to znaleźć w kontencie w datocmsie. Natomiast tutaj wyrzuca nam błąd. Ja sprawdzę, co ten błąd oznacza i już wydaje wam znać. No i teraz tak, chciałem was zagiąć ale prawda jest taka, że wy pewnie nie wiecie, co tutaj trzeba zrobić, także ja powinienem najpierw to wytłumaczyć, a potem pokazywać wam ten błąd. Chodzi tutaj o to, że w tym komponencie artykuł, który pokazuje wam dokładnie ten komponent, dokładnie ten jeden artykuł, powinniście zawrzeć jeszcze zapytanie, które będzie uwzględniać wam to id, ponieważ chcemy tutaj wyjąć na ekran tylko jeden artykuł, a nie wszystkie. Ja to zapytanie przekopiuję, no i tutaj to zapytanie wygląda identycznie, tak jak każde, które braliśmy wcześniej, natomiast... Jest tu jedna zmiana. Po prostu uwzględniamy zmienną ID. No i teraz dzięki temu zostanie wybrany tylko jeden artykuł z odpowiednim ID. Tak wiem, tutaj tego nie widać. Tutaj w sensie to się nie podświetla, czyli tak jakby nie jest wykorzystywane. Ale musicie wiedzieć o tym, że w tym momencie jest to wykorzystywane właśnie do tego zapytania. Także przechodząc do strony, odświeżamy teraz tą stronę. Jak widzicie, mamy pierwszy artykuł. Wróćmy sobie do dato CMS-a. Ja się tam zaloguję i stworzę kolejny artykuł. Czyli tutaj przechodzę do Content. Następnie do artykułu i tworzę new record. Następnie daję drugi artykuł, dodaję zdjęcie, datę, następnie content. Tutaj wpiszę jakieś przykładowe dane, no i zapisuję. Teraz cała ta strona się przebuduje, to znaczy od razu nie będziemy mieli dostępnego tego artykułu. O, chociaż w sumie jest, czyli generalnie trochę szybko zadziała. Także jak widzicie, mamy pierwszy artykuł i drugi artykuł. Kiedy przechodzimy do pierwszego artykułu, to mamy takie ID. Możecie je porównać do tego drugiego, czyli tutaj mamy to pierwsze. Natomiast teraz się cofam. I przechodzę do drugiego artykułu. Jak widzicie, to ID jest inne, mogę wam to wkleić. Różnią się cyferki. No i oczywiście różnią się dane, więc widzicie, że ten drugi artykuł został pokazany. Także w tym odcinku tyle. Wielkie dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, cześć!